Wycofujemy się do sekcji terora. Wycofujemy się do sekcji terora. Będziemy atakować od czerwonego pokoju. Ruszcie się. Jesteśmy w centrum gier fabularnych Furia. Furia to obiekt ustylizowany na bazę wojskową, na w zasadzie podziemną bazę wojskową. Został on stworzony z myślą o tym, aby rozgrywać tu różnego rodzaju gry na żywo. Gry ze scenariuszami, czyli prawda, gry, w których pojawiają się jakieś postacie, gry, w których gracze mają do wypełnienia jakąś misję, muszą coś odnaleźć, coś prawda, poskładać, z kimś się spotkać. To miejsce jest stworzone dla wszystkich osób, które chciały w swoim życiu kiedyś przeżyć przygodę albo namiastkę przygody i my to właśnie dostarczamy, to właśnie robimy. Zostałem właśnie obłożony przeróżnym sprzętem i bardzo chciałbym się dowiedzieć, co na sobie mam i do czego to w zasadzie ma służyć. To, co pan teraz ma na sobie, służy przede wszystkim do zabawy, a jest to karabin. Jest to replika LMT Defender, bardzo wierna. Ten karabin wykonany jest z metalu i z takiego specjalnego plastiku ABS. Waży i wygląda dokładnie tak samo jak prawdziwy karabin, z tą różnicą, że nie strzela ostrymi nabojami, ale strzela małymi plastikowymi kulkami. Najważniejsze w takich zabawach bezpieczeństwo, czyli w tym wypadku ochraniacze. Co dostajemy w takim pakiecie do zabawy? W takim pakiecie podstawowym w naszym centrum dostajemy przede wszystkim gogle takie. Są to gogle siatkowe, które służą do tego, aby ochronić nasze oczy. Kulka, która wylatuje z tego karabinu, leci z taką prędkością, że mogłaby to oko uszkodzić. Dlatego też do zabezpieczenia używamy gogli siatkowych. Dostajemy też taką maskę, którą tutaj pan ma nałożoną. Ona chroni nam część tutaj tej twarzy. Oprócz tego mundur, część górną munduru. I gdyby ktoś jeszcze chciał, zawsze dodatkowo może dopożyczyć sobie taki hełm, który chroni przed strzałami w głowę, no i rękawiczki bądź nakolanniki. Dobrze, tak więc ja zostałem zapakowany w przeróżny sprzęt i idziemy zabić mutanta, tak jest? Jak najbardziej. No to zobaczymy, co się będzie działo. Budynek jest tak ustylizowany i używamy takich rekwizytów, jakich używamy, w sensie prawdziwych rekwizytów, które nie są, prawda, kopiami, nie są zrobione z papieru, tylko staramy się jak najwierniej odzwierciedlać rzeczywistość. Wtedy rzeczywiście można poczuć taki smak prawdziwej przygody, czegoś, czego nie można doświadczyć w normalnym, codziennym życiu, ale można doświadczyć właśnie tutaj. Ale czy ja jestem szalony? A jak robiłem te badania, to wszyscy się śmiali. Uwaga, skażenie poziomu -5. Dobra.
panowie, idziemy do przodu, do przodu. Generalnie misji jest do wyboru bardzo dużo. Na naszej stronie można zobaczyć też opis tych misji. My podczas gry wcielamy się w różne postacie, czy to mutanta, czy to szalonego naukowca, bądź jakiegoś więźnia. Mamy od takich prostych misji, gdzie trzeba przenieść jakiś ładunek z miejsca na miejsce, bądź obronić jakieś miejsce, do takich nieco bardziej skomplikowanych, gdzie trzeba na przykład przejąć agenta i wyciągnąć od niego informacje, prawda, w określonym czasie, przy czym agentowi nie może stać się nic złego. Granie u nas jest bardzo bezpieczne, kładziemy duży nacisk na bezpieczeństwo, dlatego że no, oczywiście zależy mi jak najbardziej, żeby dobrze się przede wszystkim ludzie tutaj miło spędzali czas. Dlatego dbamy o to, aby nie było żadnych miejsc, gdzie można się o coś potknąć, gdzie można się poślizgnąć, gdzie, prawda, można sobie o coś roztrzaskać głowę, o wszystkie takie jakieś wystające elementy. Natomiast jednocześnie chcemy zachować klimat takiej bazy wojskowej, gdzie rzeczywiście muszą być pozostałości po jakiejś infrastrukturze, gdzie muszą stać jakieś meble, sprzęty. Ten pomysł wziął się z dzieciństwa, z zamiłowania, prawda, kiedy my, będąc, prawda, jeszcze chłopcami w szkole, myśleliśmy o tym, żeby kiedyś może stworzyć takie miejsce, gdzie można by to, co doświadczamy na ekranie monitora, czyli na przykład w grach, albo to, co doświadczamy na ekranie filmu, aby móc to spróbować przenieść do rzeczywistości.